przenośne głośniki kojarzą się w większości z dobrą muzą i dobrą zabawą na imprezach. Jednak trudno jest znaleźć dobry głośnik w niskiej cenie. Dlatego dzisiejszy ranking 5 najlepszych głośników Bluetooth przedstawia głośniki, które nie tylko są najlepsze w swojej kategorii, ale także występują w różnych opcjach. Od zwykłych głośników po głośniki, które dają możliwość słuchania radia. Jeżeli się właśnie zastanawiasz, jaki głośnik bezprzewodowy wybrać, to dzisiejszy odcinek jest właśnie dla Ciebie. Miejsce 5. XBeats Master Evo. Zestawienie 5 najlepszych głośników zaczynamy dzisiaj od XBeats Master Evo. Jest to również jeden z najciekawszych głośników tego zestawienia, ale i nie tylko, chociażby dzięki swojemu designowi. Głośnik poza tym, że można go zabrać wszędzie dzięki dodatkowemu uchwytowi, który użyjecie, by przyczepić go do paska czy do plecaka, to posiada również futurystyczny wygląd. Jego niemalże cały front pokryty jest ekranem zmieniającym kolor. Technologia LED rotuje barwami, łącząc się z muzyką, tworząc fajny efekt stroboskopowy. Nowatorski wygląd i zaawansowana technologia, bo tak opisywany jest przez producenta, sprawić może, że wyróżnisz się wśród tłumu. Sam wygląd to jednak nie wszystko, aby zawojować na imprezach. Najważniejszy jest dźwięk, a ten, mimo iż nagranie tego nie odda, jest naprawdę dobry. To, co mnie zaskoczyło, to to, że głośnik bardzo szybko łączy się z telefonem oraz innymi urządzeniami Bluetooth. Tutaj jest Bluetooth 5.0, pozwalający parować nam urządzenia i sterować nimi z odległości 10 metrów. Głośnik wyposażono w gumowe guziki oraz zestaw wejść, począwszy od AUXa, kończąc na SD czy USB. Z każdego wymienionego przed chwilą medium można odtwarzać muzykę. Głośniki zastosowane w tym urządzeniu mają moc 10 W. Miejsce 4. JBL GO 3. Numer 4 w rankingu głośników Bluetooth to JBL GO 3. Dostępny jest w 8 kolorach. Jak na JBL przystało, nie tylko ma świetną jakość, ale także jest odpowiednio zabezpieczony przed pyłem i zachlapaniem. Sprawdzić się więc może w wakacyjnych warunkach, czyli podczas pobytu w górach czy na plaży w objęciach piasku. Dodatkowo nie omieszkacie go zapewne używać nad wodą czy w podróży. Oryginalne przetworniki JBL Pro Sound pozwalają wyodrębnić dosyć niezłe basy, soprany i inne tony, jeżeli mówimy o przedziale cenowym do 200 zł. Głośnik zapewnia 5 godzin ciągłego grania, urządzenie waży 200 gram, co pozwala na zawieszenie go nawet na szlufce od spodni i komfortowe spacerowanie w towarzystwie muzyki. Użytkownicy zachwalają brzmienie oraz stosunek ceny do jakości, więc jak najbardziej miejsce w tym zestawieniu się należy. Miejsce 3. XBeats Master 200. Ostatnio mam możliwość testowania sprzętów XBeats i kolejny głośnik tego zestawienia nosi nazwę Master 200. Ten głośnik jest inny od poprzedników. Po pierwsze, to co widzimy na pierwszy rzut oka, to możliwość wyświetlania na nim pewnych informacji, a jeżeli chodzi o tą najpotrzebniejszą, jest nią godzina. Zatem głośnik przyda się nie tylko na imprezach, przy stoliku nocnym, nie tylko do odtwarzania z niego muzyki. Jednak to, do czego został stworzony, to właśnie dobra muza. Urządzenie jest małe, mobilne i ma wbudowany uchwyt. W rzeczywistości głośnik jest bardzo zgrabny i poręczny. Ma Bluetooth 5.0, 10-watowe głośniki i możliwość odtwarzania radia, ponieważ wbudowano tutaj tuner FM i antenę, które gwarantują odbiór ulubionych stacji radiowych. Na głośniku mamy dużo więcej przycisków, co ucieszy osoby, które nie lubią sterować urządzeniami tylko przy użyciu smartfona. Mamy tutaj 10 przycisków, na które możemy zapisywać stacje radiowe. Wyświetlacz wbudowany w głośnik pomoże Wam dodatkowo odnaleźć poszczególny tryb oraz przejść na kolejne stacje. W tym głośniku tak samo mamy szereg portów. Urządzenie można podłączyć do komputera, włożyć do niego kartę microSD, czy też podłączyć się na przykład z nim do MP3, jeżeli takową używacie. Jeżeli boicie się, że głośnik jest za słaby jakościowo, bo kosztuje tylko nieco ponad 100 zł, to tutaj nie ma obaw. Testowałem go kilka godzin, śmiało mogę polecić. Co najlepsze w tym głośniku zostawiłem na koniec. Na głośniku mamy przycisk M. Ten przycisk służy do parowania dwóch głośników Master 200 ze sobą. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie sparować głośniki i grać muzykę z jednego telefonu na obu urządzeniach jednocześnie. Kozacka funkcja. 2. Sony SRS XB13. Drugi najlepszy głośnik Bluetooth tego zestawienia to Sony. Również jest wyjątkowo lekki i wyposażony w pasek, który ułatwia jego podwieszenie. Dodatkowo, aby uzyskać efekt stereo, można połączyć go z innym głośnikiem. Ochrona przed pyłem i wodą jest taka sama jak w innych głośnikach. Sony ten ma także wbudowany mikrofon.
To dobre ułatwienie, ponieważ bez problemu można odebrać połączenie jak w zestawie głośnomówiącym i swobodnie porozmawiać. Ten głośnik zapewnia 16 godzin pracy na baterii, a jeżeli chodzi o kolor, to tu warto zaznaczyć, że producenci przenośnych głośników Bluetooth często dają możliwość wyboru. Dodatkowo sprzęt ten jest wyposażony w technologię ExtraBass, co gwarantuje mocny dźwięk. Membrana bierna jest połączona z pełnozakresowym głośnikiem, co dodatkowo wzmacnia niskie tony i oznacza lepszy bas. Miejsce pierwsze. XBlitz Master Box. Prawdziwego wyjadacza i najbardziej uniwersalne urządzenie zostawiłem sobie na koniec. Jest to produkt trzywiednym, bo oczywiście po pierwsze jest on głośnikiem, dzięki któremu możemy słuchać dużo, bardzo, ale to bardzo donośnej muzyki, ale także można go używać jako radio, a także jako, uwaga, turbomocna latarka. Zacznijmy jednak od uchwytów. Tutaj mamy trochę inne rozwiązanie niż u poprzedników. Jest tu długi pasek, dzięki któremu głośnik przewiesimy przez ramię. Po drugie, mamy tutaj dwa razy szybszy transfer niż w Bluetoothie 4.2, bo zastosowano tutaj technologię 5.0. Dobra, no i teraz wcześniej wspomniana latarka. Latarka to taki sprzęt, który jest potrzebny, gdy go nie ma. A tu jest. Wbudowana w głośnik. Dodatkowo jest tak mocna, że naprawdę dzienią nikomu po oczach, bo gdy ja sam sobie to zafundowałem, przez dłuższy czas miałem biało przed oczami. Także latarka jest tutaj naprawdę mocna i to duży plus tego głośnika w moim odczuciu. Do tego głośnik ten ma wysuwaną antenę, która zbiera naprawdę bardzo dobrze fale radiowe, więc wystarczy przejść w tryb FM i jeżeli komuś znudziła się jego playlista, to może przeskoczyć na chwil kilka chociażby na słuchanie radia. Jeżeli chodzi o porty, to tutaj mamy standardowe porty dla XBlitz, ale warto jednak wspomnieć, że głośnik ten ma gumowe nóżki oraz rozsuwany uchwyt, który ułatwia jego pozycjonowanie. To jaki model wybierzesz, zależy tylko od Ciebie. Mam nadzieję, że pomogłem części z Was. Ja po tym odcinku lecę posłuchać trochę dobrej muzy, a tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia. Cześć!